Moi drodzy, porównamy sobie te dwie zaciskarki na wspólnocie, zaciśniemy sobie tam kilkadziesiąt kompresów. Kiedyś dawniej pracowałem na zaciskarce MSR. To jest zaciskarka, którą obecnie używa Luxio Electric. Znaczy używa, no z tego co z nim rozmawiałem ostatnimi czasy, to ma taką zaciskarkę i bardzo sobie dobrze chwali. Ja się przesiadłem jakiś czas temu na tą zaciskarkę. To jest podróbka PCT za zdecydowanie niższą cenę niż oryginał. Powiem wam tak, ta zaciskarka ma przebieg taki jak 30-letni Mercedes. To jest nowa zaciskarka kilkumiesięczna, którą dostałem od firmy Telmor. Pierwsze różnice, jakie można zauważyć, porównując te dwa urządzenia, to oczywiście jest ich wielkość. Ciężar jest podobny. Czy łatwiej się zaciska tą zaciskarką, która ma dłuższe ramię? Nie zauważyłem tego. To bardziej zależy od, moi drodzy, kabla, jaki macie założony, jaki używacie i od kompresora, nie, od kabla bardziej. Jak macie takie kiepskie kable, to się łatwiej zaciska, bo kabel jest bardzo mięciutki i bardzo łatwo wchodzi. Jak macie kabel twardszy, no to się po prostu zaciska gorzej. Co do starego urządzenia, mojego starego urządzenia. Urządzenie ma naprawdę, słuchajcie, no milion zaciśniętych kompresów, możecie mi wierzyć na słowo. Mam takie dni czasami, że potrafię na jednej wspólnocie zacisnąć 150 kompresów, 200. Mam takie tygodnie, gdzie zaciskam 5000 kompresów, więc to ma naprawdę mega turbo duży przebieg. Zobaczcie, wszystko tutaj lata, natomiast to nie wpływa w ogóle na jakość zaciśniętych końcówek kompresyjnych, ponieważ w nowym urządzeniu, które ma kilka miesięcy, też tutaj wszystko, moi drodzy, lata. Nazwałbym to luzem technicznym bardziej niż zużyciem eksploatacyjnym. Na plus, nowe urządzenie ma magnes, mega fajna sprawa, naprawdę. Ktoś w końcu pomyślał, wytwarzając takie urządzenie. Jeżeli chodzi o różnicę, moi drodzy, różnica jest następująca. W tej zaciskarce wkładamy w tą dziurę już przygotowany wtyk. I teraz różnica polega na tym, że zaciskarka zaciska tłokiem, tłok wchodzi nam w kompres do środka, widzicie? Tłok nam wchodzi do środka i przy przyduszeniu następuje zaciśnięcie. To zrobię powolutku, żebyście widzieli, na dwa razy. Hop i hop. Teraz mamy kompres zaciśnięty. Minus jest taki, że za każdym razem trzeba odbezpieczyć i wyciągnąć. Czyli wkładamy, przygotowujemy, zamykamy i zaciskamy. Ciach. Jedną ręką można, jak macie dwa kompresy do zaciśnięcia, trzy. Jak macie kompresów 50, 100, to naprawdę palce bolą. Ręce, stawy przede wszystkim tutaj, to wszystko trzeba, moi drodzy, oszczędzać. Nie? Dbajmy o swoje zdrowie i nie wstydźmy się tego, że robimy coś dwoma rękami, tak? Nie zdarzyło mi się, żeby kompresy były niedociśnięte. Zdarzają się czasami tutaj, jak jeżdżę na wspólnoty, krzywo zaciśnięte te kompresy. Mam czasami przypadki, że na 100 mieszkań zaciśnięte kompresy przez kogoś wcześniej, muszę zarabiać końcówki ponownie, bo jakieś kłaki się tu zostają, to nagminne jest. Na 100 mieszkań muszę, w 30 na przykład nie mogę zrobić pomiaru, bo mam źle zaciśnięty kompres. Nie? Albo się czasami jest niedociśnięty do końca kompres, albo jest na raz zaciśnięty. Kiedyś z takim kolegą też na wspólnocie, jak robiliśmy, to powiedział mi, że tak się po prostu robi. No moim zdaniem powinniśmy zacisnąć na dwa razy, nie? Jeżeli są dwa kołnierze. Są takie kompresy, gdzie jest jeden kołnierz, ale tutaj w przypadku takich popularnych kompresów kołnierze są dwa. Jeżeli chodzi o tą zaciskarkę, jak ją dostałem, to byłem troszkę do niej sceptycznie nastawiony. Taki już jestem, że no muszę się przekonać do jakiegoś urządzenia, czy do jakiegoś miernika. Muszę trochę na nim popracować i dopiero jak popracuję na nim jakąś liczbę godzin, to w tym momencie albo mi się podoba, albo mi się nie podoba. Urządzenie spoko, jest mniejsze, tak, zdecydowanie mniejsze niż Master. Magnes na plus oczywiście, nie musimy tu niczego zabezpieczać. No i sposób otwierania tutaj tej części, gdzie dociska ona, kompres jest trochę inna, wkładamy kompres do środka i tu jest po prostu taka sprężynka w środku, która dociska te dwa elementy. Ale tłoczysko nie dociska nam kompresu środkiem, tylko tą zewnętrzną częścią. Na początku mi się wydawało, że to jest minus, ponieważ zobaczcie, jak tak to robimy, to widać, że jest krzywo ten kompres, nie? Powinien być tutaj, o, teraz jest na środku, nie? Wydawało mi się, że to jest problem, że będą się krzywo te kompresy zaciskać.
Nic się takiego złego, moi drodzy, nie dzieje. Teraz sobie zaciśniemy. Pach, pach. Jak się zaciśnie, to można wyszarpnąć po prostu tą zaciskarkę. Szybciej po prostu się zaciska na niej wtyki kompresyjne. Tak mi się wydaje, że jakoś tak, nie wiem, zaciskam, wiecie, i pach, następne, nie zaciskam. Włożenie jest dosyć też proste. Zaciskamy i ciach, nie? To jest prostsze i ten system właśnie wyciągania tego, że nie musimy, ja czasami nawet, wiecie, tak jak już jestem w transie i zaciskam milion rzeczy naraz, to po prostu wyrywam tak, to ciach, po prostu i następny, nie? W przypadku tej zaciskarki łatwo się wsadza, wygodnie się wsadza, nie można tutaj się pomylić, to się tutaj nie przesuwa. Zaciskamy i w zasadzie też można by było to wyciągnąć, ale tu się wszystko klinuje, więc ja już mam taki ruch wyćwiczony, zaciskam, robię coś takiego i wyciągam, nie? Najważniejsze, moi drodzy, jest to, żeby robić to poprawnie. Jeżeli nabierzecie wprawy, nie patrzcie na mnie, że ja zaciskam, nie wiem, 20 kompresów w minutę, bo to nie o to chodzi, to nie są zawody. Trzeba to wykonywać wszystko poprawnie, tak żeby ta końcówka tutaj kompresyjna była, moi drodzy, idealnie zaciśnięta.
To, co miał Luxio Electric, ja miałem to bardzo długo, natomiast tam mi się po prostu uszkodził, moi drodzy, ten zatrzas, gdzie się to wprowadza. Tam też się dosyć wygodnie zaciska. Myślę, że Darek też to potwierdzi, że się bardzo to wygodnie zaciska. Natomiast mi się to uszkodziło. Tą zaciskarką tu nawet zobaczcie, gwoździe dobija mnie. Ona często leży po prostu gdzieś na dachu, zaczyna padać deszcz. Aż piszczy z uciechy. Zobaczcie, jak się cieszy. Jest bardzo zadowolona, że może dalej pracować. Także mam te zaciskarki dwie. Myślę, że przy takich wspólnotowych rzeczach trzeba się zabezpieczać, moi drodzy. Nie wyobrażam sobie pracy 8-godzinnej na jakimś bloku wielorodzinnym, gdzie coś mi się zaczyna psuć. To by po prostu sobie mnie chyba krew, moi drodzy, zalała.